Siemanera, cześć, Tadek z tej strony. Witam Cię na moim kanale. Dzisiaj będzie troszeczkę inny odcinek niż poprzednie, bo w tym odcinku będę tylko i wyłącznie odpowiadał na Wasze pytania, których pojawiło się dość dużo w ostatnim czasie, pod wszystkimi filmikami. Niektóre pytania się powtarzają, ale niektóre są dość ciekawe, interesujące i myślę, że warto się nad nimi trochę pochylić i na nie wszystko odpowiedzieć. Poza tym moim założeniem przy powstawaniu tego kanału było to, żeby nie zostawić żadnych pytań bez odpowiedzi. Mam też do Was jedną wielką prośbę. Jeśli chcecie mi zadać jakieś pytanie, prosiłbym Was o to, żebyście zostawiali je w komentarzach pod filmikami. Nie wysyłali do mnie na mailu czy na Instagramie, bo chodzi mi o to po prostu, żeby te pytania były pod filmikami, żeby te filmy żyły, żeby było widać, że coś się pod nimi dzieje. No i dla algorytmów Google też jest lepiej. Bo wtedy po prostu Google wyżej pozycjonuje moje firmy, jeśli to pod tymi filmikami coś się dzieje, tak? Także jeszcze raz mam wielką prośbę, jeśli będziecie zostawiać jakieś pytania, to tylko i wyłącznie pod filmikami. Także nie przedłużając, zaczynajmy. No to lecimy z koksem. Witam, czy za ściągnięcie tego FTP trzeba płacić i ewentualnie jak się go ściąga? Pozdrawiam. Nie trzeba płacić za ściągnięcie programów do przesyłania plików. Ja używam FileZilla i Total Commandera. Można ściągnąć za darmo. Linki do tych programów wrzucę pod tym filmikiem, jak i dodam je w komentarzu do filmiku FTP. Jak je ściągnąć? No, ściąga się tak jak wszystkie programy. Wchodzisz na stronę, znajdujesz link do pobrania, pobierasz, instalujesz i that's it, jak to mówią starzy Anglicy. Tym razem komentarz do komentarza. Jest krótkie, więc przeczytam od samego początku. No, Mariusz Wiszczuk napisał: Tadeusz, mówimy dalej, masz potencjał. Ja mu odpowiedziałem, że dziękuję, ja jestem z nich mało zadowolony, wiem, że jest dużo do poprawy. Na co Ronin Piąty odpowiedział: Uważam, że taka forma jest atrakcyjna, jak dla mnie. Nie ma w tych filmikach takiego YouTube'owego plastiku okraszonego tanią muzyką i grafiką. Bardzo mi miło to czytać, słyszeć, bo ja uważam, że tego typu w filmikach jak moje liczy się bardziej treść niż forma. Zdaję sobie sprawę, że są jakieś tam niedociągnięcia typu słaby dźwięk, czasem się jąkam, stękam, montaż jest nie za bardzo, czasem ostrość uciekała z. No właśnie się zaciąłem. Czasem ostrość uciekała z mojej twarzy podczas kręcenia, ale tak jak mówię, bardziej zależy mi na przekazaniu merytoryki niż jakieś tam opakowania super, hiper, hiper. A wy co sądzicie na ten temat? No i mamy bardzo ciekawe pytanie od Darka CE. Cześć tatku, pozdrowienia z grupy Polskiej Fotografii Stokowej na Facebooku. Zastanawiam się, czy doradziłbyś mi w dwóch sprawach. Pierwsza to ile zdjęć według ciebie rozsądnie jest wgrywać i w jakich odstępach czasu? Czy na przykład jeśli mam 50 zdjęć, to wrzucać wszystkie na raz, czy po 15 tygodniowo przez 3 tygodnie? Czy jeśli idę i wracam z trzema zdjęciami, czekasz na większą grupę, czy wrzucasz od razu co masz? Powiem Wam tak, że kiedyś robiłem w ten sposób, że co tydzień na każdy stok wysyłałem 10 zdjęć. Miałem taki rygor, że w każdym tygodniu na wszystkie stoki wysyłałem po 10 zdjęć. Ale od dłuższego czasu robię to tak, że po prostu jeśli mam zdjęcia obrobione, paczka i niezależnie ile ich jest, czy jest ich 3, czy 150, od razu je wrzucam na stok za jednym zamachem. Oczywiście nie na wszystkie stoki można wrzucić, znaczy można wgrać na FTP-a 150 zdjęć na przykład, ale opisać można na przykład tylko 25, 30. To zależy wszystko od stoka i od waszego poziomu na nim, bo na przykład w Big Stoku jest coś takiego, jak macie duży poziom akceptacji, to możecie wgrywać zdjęcie, więcej zdjęć. Jak macie mały poziom akceptacji, to możecie wgrywać mniej. Ale ja robię w ten sposób, że wrzucam wszystkie zdjęcia od razu, jeśli tylko mogę, opisuję dlaczego. Powiem tak, że kiedyś robiłem to w ten sposób po te 10 sztuk, że na przykład jak mi odwalali na przykład, nie wiem, 3-4 sztuki, to je na przykład poprawiałem, usuwałem ziarno, bo to był najczęstszy powód, podastrzałem. No jakieś tam zabiegi robiłem, żeby te zdjęcie mi zaakceptowali, przekadrowywałem i tego typu rzeczy. I dołączałem do następnej paczki i za tydzień to szło z tamtą, z nową dziesiątką. No i część tych zdjęć odrzuconych, ale poprawionych ponownie akceptowało się do sprzedaży.
ale od dłuższego czasu, od kilku lat po prostu nie mam na to czasu, nie chcę mi się z nimi kopać po prostu, kopać z koniem. Jak to odrzucają z jakieś zdjęcie, no to po prostu odrzucili, nie wracam już do niego i po prostu wrzucam wszystkie zdjęcia jednym rzutem, bo to też wchodzę też z założenia takiego, że na przykład, nie wiem, rzucam 100, mam 100 zdjęć z jakiejś tam, powiedzmy, nie wiem, wycieczki czy tam z jakiejś sesji, no i wrzucam 10, tak? Przykładowo, nie wiem, niech to będzie wypad w góry czy coś, jakieś tam, nie wiem, Barania Góra, przykładowo. No i wrzucam 10 zdjęć z Baraniej Góry. Za tydzień następne 10 zdjęć z Baraniej Góry i tak dalej. Ale w tym czasie, zanim wrzucę te wszystkie 150 zdjęć z tej Baraniej Góry, minie, powiedzmy, przy założeniu, że będę wysyłał 10 czy tam 20 sztuk tygodniowo, no to kilka tygodni. A ktoś w tym czasie może potrzebować zdjęcia Baraniej Góry. I wpiszę sobie w wyszukiwarkę Barania Góra, wyskoczy mu 10 naszych zdjęć z pierwszego rzutu i akurat nie znajdzie tego zdjęcia, które będzie potrzebował. Ale my je mamy, tylko nie mamy jej wgrane. Więc ja wychodzę z założenia, że po prostu im te zdjęcia są wcześniej na stoku, tym jest lepiej. Dlatego od jakiegoś tam czasu, z dwóch powodów właśnie wrzucam je od razu wszystkie. Raz, że po prostu nie wracam do zdjęć, które mi odrzucili, bo mi się nie chce, nie mam czasu na to. A druga rzecz, że wtedy one są w bazie i klient może je znaleźć. No to myślę, że ten temat jest wyczerpany. Tomasz Ruczko pisze, jak to jest z przesyłaniem pliku CSV? Czy muszę to robić? Pozdrawiam. Plik CSV to jest plik, w którym można przesłać słowa kluczowe. Ja nigdy tego nie robiłem. Nigdy nie korzystałem z tego. Zawsze słowa kluczowe opisuję w jakimś edytorze, w którym edytuję zdjęcia. Robię to hurtowo i nigdy nie wysyłałem zdjęć, znaczy nigdy nie wysyłałem plików CSV. Nie wiem w ogóle jak to działa, czy to na których stokach może, na których nie. Nigdy z tego nie korzystałem, także tutaj nie jestem, nie mogę ci za bardzo pomóc, ale jeśli pytasz, czy musisz, to powiem ci, że nie musisz. Możesz wysyłać zdjęcia bez pliku CSV. Jan Mosak pisze, dzień dobry, czy jest możliwość zarabiania na stokach nie mając ukończonych 18 lat? Jeśli nie, to jak inaczej mógłbym zarobić pieniądze za pomocą zdjęć? No powiem tak, no z tego co wiem, to żaden stok nie przyjmuje kontrybutorów poniżej 18 roku życia. Jak inaczej mógłbyś zacząć zarabiać pieniądze za pomocą zdjęć? No ciężko mi powiedzieć, bo 18 lat to ja miałem ładnych kilkadziesiąt lat temu, ale myślę, że nie wiem, robiąc sesję znajomym, możesz też, powiedzmy, obejść ten troszeczkę to, podpowiem tak, że możesz zarejestrować konto na rodziców, na jakiegoś rodzica, ale musisz pamiętać, że rodzic się wtedy musi rozliczyć z podatku, jeśli osiągniesz dochody. I jest to tak trochę na pograniczu prawa. A teraz seria pytań dotycząca rozliczeń podatków, działalności, limitów i tego typu rzeczy. Tomasz Ryczko pisze, a jak jest z wypełnieniem deklaracji podatkowych? Czy trzeba to zrobić na każdym stoku? Mam cztery banki zdjęć. Deposit 1, 2, 3, 4, Adobe, Shutterstock. Dopiero zaczynam działanie na stokach. Pozdrawiam. Tak, trzeba wypełnić wszystkie. Na każdym stoku trzeba wypełnić deklarację podatkową Stanów Zjednoczonych. Tylko po to, żeby nie obcinali ci dochodów. Daniel W. pisze, jeszcze mam pytanie. Wypełniłem ten druk, pewnie chodzi o N8, coś tam, i zatwierdziłem, ale nie wpisałem NIP-u ani PESEL-u. Czy tak może być? Czy muszę jeszcze raz wysyłać? Gdzie mam te dane wpisać? Pozycja 6 czy 7? Wpisać PESEL czy NIP? Powiem, że jestem osobą prywatną, nie prowadzę działalności gospodarczej. Pozdrawiam i proszę o pomoc. Jeśli wysłałeś drugi, on ma jakieś błędy formalne, no to zostanie na pewno odrzucony i zostaniesz o tym poinformowany. Będziesz musiał wtedy uzupełnić właśnie albo PESEL-em, albo NIP-em. Możesz wpisać obojętnie, który jest numer. Ja z reguły wpisuję PESEL, bo on jest też widoczny na zdjęciu, który wysłałem, na zdjęciu mojego dowodu, który im wysłałem, więc mogą potwierdzić, że ja to ja. Gdzie mam te dane wpisać? Pozycja 6 czy 7? Powiem szczerze, że teraz nie mam tego formularza przed sobą, ale noszę się z pomysłem nagrania odcinka, w ogóle całego odcinka dotyczącego właśnie wypełnienia tego formularza i spraw związanych z podatkami i tego typu rzeczami. Także musisz się uzbroić w cierpliwość. Jest dopiero początek roku, więc na razie z podatkami mamy spokój. I kolejne pytanie z dziedziny ekonomii.
podatków i tego typu rzeczy. A jeśli nie mam działalności, pyta Krzysiek, też tak można? Słyszałem, że do 1000 można zarobić w roku, ale nie wiem, na ile to prawda. Tak jak już mówiłem wcześniej, nie musisz mieć działalności gospodarczej, żeby sprzedawać zdjęciach na stokach. Sprzedaż na zasadzie udzielania licencji, więc nie musisz prowadzić działalności gospodarczej. Ja przez 11 lat sprzedawałem zdjęcia jako osoba indywidualna. Jestem zarejestrowany na stokach jako osoba indywidualna i dochód tej działalności rozliczam jako osoba fizyczna. Nie rejestruję żadnej działalności gospodarczej na tą okoliczność sprzedawania zdjęć. Także tutaj na pewno nie ma żadnych limitów. Możesz zarobić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie i nie musisz zakładać działalności gospodarczej. Tutaj krótka dyskusja z Gocha W. Super. A zdjęcia, które Pan wysyła na stoki, edytuje Pan w jakimś programie? No ja odpowiedziałem, że oczywiście tak, od 11 lat robię zdjęcia tylko w RAW-ach, więc muszę obrabiać przed pokazaniem ich komukolwiek. Gocha pisze, że kiedyś mi na Shutterstocku napisali, że oni mają własnych grafików i dlatego nie obrabiam tych zdjęć. Ale parę dni temu spróbowałam w Lightroomie i zaakceptowali. Tak dużo pracy teraz przede mną. No powiem szczerze tak, ja zawsze każde zdjęcie, tak jak już wcześniej napisałem, retuszuję. Podkręcam troszkę kolory, prostuję, wyostrzam, odszumiam. Czasem coś tam podkręcę, jakiś jeden kolor, nie, bo żeby było bardziej ciekawsze, atrakcyjne. I nie wyobrażam sobie zdjęć wysyłać surowego zdjęcia, czy JPEGa z puszki. I tak jak mówię, na Shutterstocku jest masę zdjęć, które są po prostu tak cukierkowe, takie kolory, szczególnie jeśli chodzi o krajobrazy, że po prostu to na 100% jest naturalne zdjęcie. Tylko też trzeba wziąć pod uwagę, że Shutterstock i inne stoki, one funkcjonują kilkanaście lat i po prostu standardy się też zmieniają. To, co kiedyś było akceptowane, teraz jest nie do zaakceptowania, a oni nie czyszczą swoich baz danych, więc po prostu dlatego te niektóre zdjęcia są aż tak przeschłodzone. Ja jednak zalecam podrasowanie zdjęć. Oczywiście nie można tego za bardzo pójść w drugą stronę, bo będą odrzucać takie zdjęcia. A tak jak też tam napisałem wcześniej, na przykład w Dreamsteam nie możecie w ogóle wysłać czarno-białych zdjęć, nie akceptują, bo że to jest zdjęcie za bardzo przerobione. Hej, wgrałem kilka zdjęć na Adobe Stock i nie mam ich w bibliotece. Czy coś jest nie tak, czy może wystarczy poczekać, aż przejdzie moderacja? Pozdrawiam. Tak, no chwilkę to trwa. Na niektórych stokach jest to momentalnie, że wgrywasz na FTP-a i praktycznie od razu je możesz opisywać. One są w bazie danych, a w niektórych stokach troszkę to trwa, bo oni to przerzucają z konta na serwerze FTP do swojej bazy danych, indeksują te zdjęcie, nadają mu numer, że tak powiem, katalogowy, sprawdzają rozdzielczości i tego typu rzeczy i czasem to trwa nawet do kilku godzin. Także nie ma się co denerwować, uzbrój się w cierpliwość i daj znać, czy wszystko poszło ok. Darek Cze pyta, jak usprawnić sobie workflow, gdy się chce wysyłać zdjęcia na kilka stoków? Czy są jakieś apki wspomagające, na przykład masowy upload w kilka miejsc? Powiem szczerze, kiedyś była taka stronka, znaczy to była stronka i apka. Ściągało się apkę, zakładałeś u nich konto, wysyłałeś do nich tak jakby na serwer zdjęcia. Tam też było narzędzie wspomagające keywording, czyli opisywanie zdjęć i tego typu rzeczy. I musiałeś im podać wszystkie swoje dane do wszystkich kont na innych stokach, na których chciałeś wysyłać zdjęcia. I po prostu wysyłałeś na ich serwer, a oni to rozsyłali po innych stokach. I ona przez kilka miesięcy była darmowa, później zaczęli pobierać jakieś opłaty. Nie pamiętam, jak ona się nazywa, używałem jej przez jeśli była darmowa, to ją używałem. Później stwierdziłem, że nie będę tego używał, że po prostu wysyłam w ten sposób, co zawsze. Myślę, że jest jeszcze kilka ciekawych apek, ale nie korzystałem, nie szukałem nawet, nie miałem potrzeby ich szukania.
Ale może się za tym rozglądnę i zobaczymy. Chyba, że macie też jakieś swoje propozycje, z których aplikacji, których korzystacie na smartfona czy na komputer. Dajcie znać, czy macie jakieś aplikacje, z których korzystacie. A teraz bardzo miła niespodzianka i prezent dla wszystkich użytkowników mojego kanału, którą przygotował niespodziewanie Sowa. Przeczytam wam, co napisał. Myślę, że w podziękowaniu za pana pracę w nagrywaniu tych filmów mogę i jadę użyć małą cegiełkę. Na szybko przygotowałem skrypt stylu tego, o którym pan wspomina. Z tym, że nie korzysta z własnego serwera FTP, tylko umożliwia automatyzację wgrywania na ze swojego komputera. Jako licencję uznaję TO73 Beerware, czyli kup piwo prowadzącemu kanał, jak go spotkasz. No to ciężko będzie spotkać mnie, bo jest kwarantanna. Przechodząc, ale jeszcze raz dzięki wielkie. Generalnie jest ten wpis jest dość długi, nie będę go czytał całego. Możecie sobie znaleźć go pod wpisem dotyczącym przesyłania zdjęć poprzez FTP. Sowa zrobił skrypt, który po prostu przesyła zdjęcie z waszego katalogu na serwery FTP stoków, które macie podpięte pod ten skrypt. Jest to bardzo fajnie opisane, jest wszystko, myślę, że w miarę jasno opisane przez Sowę. Bardzo wielkie dzięki, jestem mile zaskoczony. Ja jeszcze tego skryptu nie użyłem, nie miałem czasu, żeby go dostosować do swoich wymagań i do swoich spersonalizować, ale myślę, że jest to bardzo, bardzo fajna rzecz. Jak znajdę chwilę czasu, to go przetestuję i zobaczę, jak to działa. Myślę, że to dość mocno usprawni przesyłanie plików. Jeszcze raz dzięki wielkie Sowa. Jestem naprawdę mile zaskoczony. I myślę, że ten skrypt przyda się wielu, wielu użytkownikom. Dajcie znać, jeśli uruchomiliście ten skrypt i jak u Was działa, czy mieliście jakieś problemy. I Paweł, na koniec super komentarz od Paweł Pajor. Niektórym osobom też może pewne sprawy dość mocno rozjaśnić. Pozwolę sobie zacytować cały ten komentarz i go skomentować niektóre rzeczy. Paweł Pajor pisze: na stokach można zrobić dobre pieniądze i możecie z tego żyć, ale muszą być spełnione pewne warunki. Traktujecie to jako inwestycję długoterminową. Nie spodziewajcie się, że zarobicie od razu wielkie pieniądze. Ważna jest chęć i wytrwałość. Jeśli macie normalną pracę, to polecam pracować oraz traktować stoki jak dodatkowy zarobek. Przynajmniej na początku, zanim wyrobicie sobie dobry, stały przychód. Powiem tak, zawsze o tym mówiłem i każdemu, kto pyta się, czy stoki mają sens, czy da się na tym zarobić, odpowiadam, że tak, że da się na tym zarobić, czy to ma sens, ale najważniejsze jest wytrwałość. To jest to, co tutaj właśnie Paweł pisze, że to jest inwestycja długoterminowa. Jeśli ktoś liczy, że wrzuci 100 zdjęć i za miesiąc kupi obiektyw, za dwa nowy aparat, a za trzy dom, to jest w błędzie. Tutaj potrzebne są tysiące dobrych zdjęć wysyłane przez cały czas regularnie. Im bardziej regularnie to wysyłasz, tym twoje zdjęcia są lepiej pozycjonowane. Poza tym jesteś w dziale nowości, czy nowe zdjęcia, a tam przeszukują te zdjęcia osoby, które korzystają z banków zdjęć, które kupują tam pracę. I często jest tak, że oni na przykład na Shutterstocku agencje reklamowe czy coś mają pakiety wykupionych po kilka tysięcy zdjęć i oni kupują zdjęcia na zapas, więc warto pchać nowe zdjęcia, bo oni po prostu je przeglądają i czasem kupują zdjęcia, które im są niepotrzebne, ale im się podobają albo wydaje im się, że będą im potrzebne. Fakt, że dużo zdjęć to jest kupowanych po słowach, po wyszukiwaniach, ale też wiem, że właśnie w ten sposób agencje działają, że kupują zdjęcia na zapas, niejako. Więc warto pchać nowe zdjęcia i tych zdjęć mieć dużo, bo jeśli w bankach zdjęć jest kilkadziesiąt milionów zdjęć, kilkaset w niektórych, no to jeśli macie 100 zdjęć, no to no jaką macie szansę, że ktoś je kupi? No nikomu. Zdjęcie musi czasem poleżeć, aby algorytm stokowy je wyróżnił. Oczywiście im więcej pobrań, tym większa popularność. No to też się z tym zgodzę. Czasem zdjęcie po prostu musi... Wiadomo, jeśli wrzucicie zdjęcie i od razu zacznie się sprzedawać,
no to wiadomo, że jest lepiej pozycjonowane. Ale czasem są zdjęcia właśnie, które muszą sobie odleżeć i musi je znaleźć odpowiedni klient, muszą być dobrze opisane. Właśnie tutaj, jeśli chodzi o drugą część tego pytania, dobry opis zdjęcia. Starajcie się nadać zdjęciu dobre nazwy oraz dobre słowa kluczowe do jego opisu. Więcej nie znaczy lepiej. To jest to samo co z SEO w wyszukiwarce Google. Nie zawsze więcej znaczy lepiej. Czasem jest tak zwany overloaded, czyli przeładowanie słów kluczowych i nie ma sensu, na przykład, jeśli macie zdjęcie krajobrazu, opisać go, że jest piękne niebo, bo to nikt nie wyszukuje po takich hasłach wyszukiwania. Trzeba dobrze opisywać, najlepiej adekwatnie do tego, co na tym zdjęciu jest. Czyli jeśli to było zdjęcie zrobione w Beskidzie Żywieckim, na tym zdjęciu jest, nie wiem, Barania Góra, czy cokolwiek tam innego, dokładnie w ten sposób to opiszcie. Wtedy macie większe szanse, że ktoś będzie szukał akurat zdjęcia z tego rejonu, z tego miejsca. To jest bardzo ważne, jeśli chcecie sprzedawać zdjęcia właśnie jakichś krajobrazów, widoków, architektury. Oczywiście te takie słowa bardziej opisowe też mogą być, tylko nie mogą być, nie powinny być przeładowane opisy tymi słowami. Jeśli mieszkacie blisko znanych miejsc krajobrazowo, to polecałbym kupić się na fotografii tych miejsc w dobrych warunkach oświetleniowych. Będziecie mieli większe szanse, aby wasze zdjęcia się przebiły. No oczywiście, że tak. Jeśli mieszkacie na przykład, nie wiem, przy jakimś znanym pałacyku, no nie wiem, w jakimś znanym miejscu turystycznym, no to zróbcie mu zdjęcia na wiosnę, jesienią, zimą, podczas deszczu, w upalny słoneczny dzień, na zachód słońca, wschód słońca. Wtedy szanse sprzedaży tego zdjęcia znacznie wzrastają. Tutaj Paweł pisze: nie oszczędzajcie na sprzęcie w miarę upływu czasu, wasze umiejętności będą rosły i nauczycie się z niego korzystać. No tutaj akurat bym się nie zgodził do końca, bo akurat jeśli chodzi o zdjęcia stokowe, to można zacząć naprawdę podstawową lustrzanką z kitem 1855. Ja tak zaczynałem przez bardzo długi czas. To był mój jedyny aparat i on zarobił na siebie, na obiektywy. Korzystałem też z obiektywu, który był masakryczny. To był Tamron 7300, 4,5, 5,6 światło, w ogóle dramat, mydło i w ogóle, no generalnie obiektyw. No, nie polecam nikomu tego obiektywu, ale kilkanaście zdjęć z tego obiektywu się sprzedaje i myślę, że on się spłacił tymi zdjęciami. Także to nie jest tak do końca. Nie musicie inwestować w sprzęt bardzo dużo kasy, żeby zacząć się na stokach, ale tak jak mówię, to jest tylko i wyłącznie moja opinia. Paweł może mieć całkiem inną. Inwestujcie w podróże. W miarę upływu czasu pieniądze ze stoku będą w stanie pokryć wasze wyjazdy. Tutaj też bym się nie zgodził do końca z tą tezą Pawła. Ja to odbieram tak, że inwestując w podróże można się po prostu przeinwestować. Wydając kilka tysięcy złotych, te pieniądze mogą się zwrócić, ale nie w krótkim czasie i po prostu koszty was zjedzą. Ja to robię w drugą stronę. Ja podróżuję i robię zdjęcia i wtedy sprzedaję. Sama podróż nigdy nie zorganizowałem sobie wycieczki po to, żeby ona zarobiła na stoki. To jest w drugą stronę. Jadę na wycieczkę, robię zdjęcia, wysyłam je i sprzedaję. I powiem wam wtedy, w ten sposób kilka moich wypadów myślę, że na pewno się zwróciło. I nawet się często śmiejemy z żoną, że na przykład byliśmy na wakacjach, przyjechałem, wyrzuciłem zdjęcie i nagle zaczyna się sprzedać. Sprzedało się pierwsze zdjęcie z danych wakacji. No mówię, żonę wołam, mówię, patrz Basia, sprzedało się ten, tam zdjęcie na przykład z Łeby, wakacje zaczynają się zwracać. Oczywiście jest troszkę śmiech na sali, bo te zdjęcie tam przynosi jakieś małe pieniążki, ale jeśli tych zdjęć po jakimś czasie zaczyna się sprzedawać dużo, to rzeczywiście w jakimś szczęście ta podróż, ten wypad się zwraca, ale tak jak mówię, to jest to rozłożone w bardzo długim czasie, więc tego nie odczujecie.
Zawsze fotografujcie w RAW-ach, pisze Paweł. Nigdy nie kasujcie oryginalnego pliku, ponieważ zawsze będziecie mogli do niego wrócić i coś poprawić. No, fotografia w RAW-ach to jest podstawa. Myślę, że to teraz, no, jeśli ktoś nie fotografuje w RAW-ach, no to powinien zacząć. To każdy fotograf, który zajmuje się jakąkolwiek dziedziną fotografii, powinien pracować w RAW-ach. Jest to o wiele, wiele efektywniejsze. Znajdźcie temat fotografii, który jest po prostu mało na stokach. Będziecie mieli szansę na częstsze pobrania. Też się z tym zgodzę, że po prostu trzeba znaleźć niszę. Ja przez pewien czas prowadziłem pracownię sztukatorską i robiłem takie ozdoby gipsowe, tego typu rzeczy. I robiłem właśnie te zdjęcia tych elementów gipsowych, które dekorowały ściany, sufity, tego typu rzeczy. No i powiem szczerze, dość dobrze się to sprzedawało. Znaczy, sprzedaje się nawet do tej pory. Następna teza stawiana przez Pawła. Starajcie się utrzymać dobrą estetykę zdjęć, czyli stosunkowo dobrze naświetlone i wyedytowane zdjęcia. Unikajcie szumów w cieniach, jak i ognia. Szumy kolorowe, na przykład niebieskie, mają większe tolerancje, ale również starajcie się ich unikać. Tak, tutaj się zgodzę. Estetyka zdjęć jest bardzo ważna. Jeśli chodzi o wrzucanie zdjęć na stoki, inspektorzy są bardzo przewrażliwieni na to, że zdjęcie jest overexposed, underexposed, czyli przejaskrawy, za jasne, za ciemne. Bardzo się boją szumów. Są szumofobami niesamowitymi. Należy zdjęcie dobrze naświetlić. Ale też udało mi się sprzedać kilka zdjęć, które były robione na ISO 1600 aparatem o matrycy APS-C. I to był na przykład Pentax K5, K100 nawet, które K5 nie, ale K100 szumił niesamowicie, K5 już mniej. Myślę, że moim rekordem z aparatów to był jakiś. Myślę, że na pewno jest jakieś zdjęcie, które miało ISO 6400, ale na pewno 3200 mam dość dużo zdjęć z ISO 3200, ale też bardzo dużo zdjęć mi odrzucili, więc róbcie zdjęcia o jak najmniejszym zaszumieniu. Polecam Shutterstock oraz Adobe Stock. Jeśli chodzi o Getty Images, to nie mam osobiście z tym doświadczenia. Poznałem kilka osób, które zarabiają tam dobre pieniądze, ale Getty Images chce mieć zdjęcia na wyłączność, także tracicie możliwość zarobku gdzie indziej. Tutaj się zgodzę z Pawłem, że Shutterstock, Adobe Stock jak najbardziej. Jeśli chodzi o Getty Images, to ja nie mówiłem o Getty Images, tylko o iStocku. iStock jest częścią Getty Images. Getty Images jest tak zwanym midstockiem, czyli medium, agencją medium. Działa trochę na innych polach eksploatacji zdjęć, na innych zasadach niż agencje mikrostokowe. Getty Images jest to bardziej agencja, która sprzedaje zdjęć do wydawnictw, do gazet. Jest to bardziej taka tego typu rzecz. A mikrostoki sprzedają na ulotki zdjęcia do internetu. Że jest to to są całkiem dwa różne pola działania i iStock nie wymaga wyłączności. Znaczy można sobie tam, można zostać na wyłączność kontrybutorem, ale można też sprzedawać na innych stokach. Także to bardzo cenne uwagi od Pawła. Myślę, że tutaj kilku osobom pewne rzeczy zostały wyjaśnione. Stoki to jest bardzo fajna sprawa. Tak jak mówiłem w pierwszym filmiku, na początku płacą Wam to za to, że się uczycie robić zdjęcia. Także tutaj jest to naprawdę super, super rzecz. Dzięki Pawłu za taki wyczerpujący opis zagadnienia. No i podczas nagrywania tego filmiku przyszedł ostatni komentarz, który dzisiaj się załapał. Wspomniałeś, że 1.2.3 RF ma też swoje minusy, ale od nich nie odpowiedziałeś. Z moich obserwacji proces odrzucania zdjęć mają naprawdę dziwne powody. Zdjęcia, które bez problemu są akceptowane na innych stokach, na R123 są odrzucane. Co o tym myślisz? Znaczy powiem tak, ja już się przyzwyczaiłem do tego, że powody odrzutów niektórych zdjęć są naprawdę dziwne, kuriozalne i w ogóle bez sensu. Po prostu należy się do tego przyzwyczaić, nie przejmować się i z tym żyć. Tam pracują tylko ludzie i oni oceniają te zdjęcia i mają po prostu lepsze dni, gorsze dni.
bardziej się przykładają do pracy, mniej przykładają się do pracy, dlatego często jest tak, że zdjęcie, które ci raz odrzucą, możesz je wgrać ponownie i zostanie zaakceptowane przez innego inspektora, a nawet czasem tego samego, tylko będzie miał inny, lepszy dzień. Tak ta sprawa wygląda. A jeśli chodzi o wady 1, 2, 3 or 3, no to myślę, że w filmiku to wynika, że tam sprzedaż jest nie za wielka. No i tyle, no tak generalnie stok jest fajny, tylko wiadomo, chodzi o sprzedaż. Ostatnio wyłączyli możliwość sprzedawania filmów, więc to też może być dla niektórych wada. Tam pracują ludzie i oni oceniają te zdjęcia i mają po prostu lepsze dni, gorsze dni. Bardziej się przykładają do pracy, mniej przykładają się do pracy, dlatego często jest tak, że zdjęcie, które ci raz odrzucą, możesz je wgrać ponownie i zostanie zaakceptowane przez innego inspektora, a nawet czasem tego samego. Tak ta sprawa wygląda. A jeśli chodzi o wady 1, 2, 3 or 3, no to myślę, że w filmiku to wynika, że tam sprzedaż jest nie za wielka. No i tyle, no tak generalnie stok jest fajny, tylko wiadomo, chodzi o sprzedaż. Ostatnio wyłączyli możliwość sprzedawania filmów, więc to też może być dla niektórych wada. Także jak widzicie, pytań było dość dużo. Mam nadzieję, że odpowiedzi, które udzieliłem, rozjaśniły Wam problemy, które z tym żeście się borykali, zapytania. Jeśli macie jakieś nowe pytania, sugestie tego typu, no to jak zawsze proszę pod każdym filmikiem, proszę o komentarz, o pytania w komentarzach. No i co? No i na dzisiaj będziemy kończyć. Powiem Wam, że następny odcinek już na pewno będzie Shutterstock. Jeden z najlepszych stoków, najbardziej dochodowy. Proszę o wsparcie poprzez lajka, suba, dzwoneczek. Was to nic nie kosztuje, a mi pozwala rozwinąć ten kanał, dostarczać Wam coraz lepszych treści, ciekawszych. I do następnego razu, a następnym razem już na pewno będzie Shutterstock. Jeden z największych stoków, najbardziej dochodowy, najbardziej opłacalny dla fotografów. Na razie, hej, cześć.